Witam wszystkich w kolejnym poradniku Darksiders 2. Ja jestem Bunio, a w tym poradniku pokażę lokalizację wszystkich kamieni odporności. Więc zaczynamy. Pierwszy kamień znajduje się w odlewni przy samym wejściu. Musimy zaczekać na odpowiedni garniec. Nie wiem, jak to nazwać. Piec. Nie mogę to nazwać. I znajdujemy na jednym z nich właśnie kamień odporności. Drugi kamień znajdziemy w krainie śmierci. Właśnie w wiekuistym tronie. Znajduje się tutaj w podziemiach. W tym miejscu. Trzeci kamień znajdziemy w lokalizacji Wyłom. Czeka nas mała wspinaczka. I kamień znajduje się w tym miejscu. Czwarty kamień znajduje się w mieście umarłych. Jest na jednym z budynków. Piąty kamień znajduje się na ziemi. Blisko areny, na której będziemy walczyć z jednym z bossów. Kolejny kamień znajduje się w cytadeli z kości słoniowej. Siódmy kamień znajduje się na końcu lokacji Cytadela z Kości Słoniowej. Aby się do niego dostać, będziemy musieli użyć portali. Kamień już słychać i trzeba porobić dalej portale. W ten sposób przedostajemy się do miejsca, gdzie jest właśnie kamień. Kolejny kamień znajduje się w lokacji Fjord za naszym przyjacielem Bulgrimem. Tutaj także używamy portali. Aby się przedostać na drugą stronę ściany.
kolejny kamień znajduje się już w czarnej skale. Nie trzeba zejść na dół. Teraz powspinać się do góry. Kamień znajduje się na dachu. Kolejny kamień znajduje się w lokalizacji Wąwóz Lewiatana. I mając już wszystkie kamienie, możemy udać się do naszego przyjaciela. I never thought this possible, but I have had my fill of stones. Take this final reward. Czarnopęd da nam w zamian właśnie nagrodę. Za kamienie. W zależności od tego, jak mu oddamy lub sprzedamy, jak to nazwać, kamienie, dostaniemy różne nagrody. Za takie ułożenie, czyli za 3 kamienie odporności, dostaniemy 20 odporności. Za 2 kamienie odporności i 1 kamień siły dostaniemy obronę plus 20. Za 2 kamienie odporności i 1 wiedzy tajemnej dostaniemy 20 gniewu. Za 3 kamienie wiedzy tajemnej dostaniemy 5 punktów magii. Za 2 kamienie wiedzy tajemnej i 1 kamień siły dostaniemy 2% szansy na magiczne trafienie krytyczne. Za 2 kamienie wiedzy tajemnej i 1 odporności dostaniemy obrażenia od magii trafienia krytycznego. Za 3 kamienie siły dostaniemy 5 punktów siły. Za 2 kamienie siły i 1 kamień odporności dostaniemy obrażenia od trafienia krytycznego plus 10%. Za 2 kamienie siły 1 wiedzy tajemnej dostaniemy szansę na trafienie krytyczne 2%. Plus 2%. Jest jeszcze ustawienie 1 kamień wiedzy tajemnej, 1 kamień siły, 1 odporności i dostaniemy 30 punktów życia. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. I komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.